kto będzie faworytem tego spotkania? Wydaje się, że Stelmet, który w ostatnim meczu ligowym pokazał skok formy. Zielonogórzanie nie bali się już gry zespołowej z podziałem na role i odnieśli cenne zwycięstwo w starciu z AZS-em Koszalin. Na fali tej wygranej przystąpią do meczu z drugim outsiderem grupy F. Zespół z Podgoricy w tegorocznej edycji Eurocupu przegrał z Ventspilsem 75-82 i Pinar Karsiaką Izmir 79-82. Prym w zespole z Czarnogóry wiedzie duet amerykańskich zawodników Reynolds Cook. Przed przyjazdem do Winnego Grodu Buduczność również wygrała swoje spotkanie ligowe i pokonała Cibonę 101-79. Zwycięzca dzisiejszego meczu przedłuży swoje szanse na awans do rundy Last 32. Przegrany będzie mógł zająć się walką o krajowe trofea.